Siemaneczko! Z tej strony... Perka, Perka. Powiem wam tak, ostatni raz grałam w Minecrafta z 8 lat temu, dlatego jest dzisiaj ze mną gość specjalny, czyli... Miss Gaga! Tak jest. Miss Aga będzie moim przewodnikiem w grze, przypomni mi trochę jak grać, jak tworzyć przedmioty oraz jak nie dać się zabić, prawda? No może i prawda, ale ja też dawno nie grałam i dużo w ogóle nigdy nie grałam w Minecrafta, więc średnio coś pamiętam i w ogóle Vera już mamy lipę, bo już się robi noc, więc zaraz nas potwory zaciukają. O nie, to co robimy? Szybko, kopiemy. Nie, tutaj Adrian nam w ogóle zostawił na serwerze, zobacz, wiadomość. Co tu jest? Witam byczki! Ja mam słaby wzrok. Witam byczki, postarajcie się nie umierać, ok. Super wiadomość. Okej, to chodźmy szybko. O nie, już są, Vera, Creeper jest. To ja idę go pobić, chodź, patrz. Nawet jedzenia nie masz. Cicho! To nie było. Nie. Kurę zabił ten Creeper przez przypadek chyba. Bo jajko mam. Widzisz? O, no to dobrze, to dawaj, wykluj z tego jajka nową kurę. Chyba nie działa, ja nie wiem jak to działa. Chyba jak się rzuci jajkiem, tak? To się wykluwa kura? Kurczę, nie pamiętam. Dobra, bijemy drzewo. Tak, rzeczywiście, jak się rzuci. A to jak się rzucało? Nie wiem. O. I co, wykluł się? No, nie. Dobra, bijmy drzewo i zróbmy jakieś schronienie. Moje drzewo zabierz. No dobra, no to już idę sobie gdzieś indziej. Nie, no żartuję, no dużo jest go, wystarczy. Dobra, teraz trzeba to zamienić na belki, na deski. A, tutaj. No nie? Tam no. Po prostu klikasz... Tak, E, no. Tak. Teraz ja wybuduję tutaj... już ty nie buduj tego stołu do kraftowania, bo to bez sensu. Okay. Mamy jeden. Proszę bardzo. I co budujemy najpierw? No, mieczyk weź sobie. O nie! Zombie! Zombiaki! Dobra, nie musimy w jakiejś jaskini się... O nie, ja umieram! Dobra, uciekamy gdzieś do jaskini jakiejś, bo nas tutaj zjedzą te potwory. Nie. Jest lipa, bo nawet jedzenie... Bo to wiesz, żeby serduszka nam się odnowiły, to trzeba jedzenie, nie? O, tam świnki widzę. Świnkę Pepe widzę. To ze świnki chyba. Szerokokątne będziemy oczne zabijać? Nie wolno. No wiem, że nie wolno, ale ja mam pół serduszka. Tylko tyle? Pół mam, no. Tylko pół serduszka. Ci tak wywali? Tak. O nie, goni, nie! Biegnie za nami! Musimy jakąś jaskinię znaleźć, żeby się schować. Ciężko jest tak znaleźć, to trzeba się jedynie wkopać, nie? No to ja... Dobra, idź zabij te świnie, trzeba to zjeść. A tu jakieś rybki pływają, może ja zabiję. Cześć, uważaj się podobnie. Mam rybę, one do wody wchodzą za nami? Dobra, ja ginę. Nie giniesz. Szybko, uciekamy. O, matko! Aga, na górę, szybko! Gdzie jesteś? A tam? A one mogą tutaj wejść? Nie, chyba. Gdzie? Oj, słyszę jakiegoś. Tutaj, gdzie ja jestem, on może wejść? Nie, chyba. No wszędzie, na idą do ciebie. Dobra, chodź, kopiemy jakąś jaskinię. Chociaż ręką to tak ciężko będzie dosyć. Dobra, czy coś jest obok nas? Masz w ogóle, jak się wyrzuca rzeczy? Nie. Oj, mam dwie ręce. Nie. Zjadłam, chciałam ci dać. Chyba nie tak. Dobra, robimy twierdzę obronę. Nie wiem, jak się wyrzuca, nie pamiętam. Okej, weź patrz, nic się nie dzieje. A ja wybuduję znowu ten. Dobrze. O, tu węgiel jest. Na razie to sobie cokolwiek zrób. O, tam świnki są na górze. Dobra, już robię. Dobra, patyk trzeba mieć. To dwa klocki, okej. Okay. Mieczyk zrób koniecznie, no kilof też, wiadomo. I tam można siekierkę. Okay. Siekierka, motyka. Patyków, muszę więcej patyków mieć. Okej. Okay. Mam siekierę, to jeszcze miecz zostaje, tak? Miecz tak? Koniecznie, no. O nie, za nami! Nie! Aaaa! Siekierą muszę dowodzić. No mieczem! Nie mam miecza, nie zdążyłam zrobić!
Patrz! No! Ja też. No to super. Dobra gra była. Ale my to sieroty jesteśmy. No i nie, moje drewno zniknęło. No, to musimy się tam wrócić. A gdzie to było? Gdzieś na górze, nie? A, tutaj jest to, co Adrian nam zostawił, tą wiadomość, dobra. Chyba, nie wiem, gdzie my uciekaliśmy. Gdzie przebiegły? Tutaj? Wiesz co, chodź może po drewno najpierw, jakiekolwiek. Znaczy, bez no tam, drewna nic... tam będą te nasze rzeczy, nie musimy tego tam. A, okej. Okay. Pa, jakie turbo przyspieszenie. Bo ja nie pamiętam, gdzie myśmy szły, gdzie to było. O, kurka. Było dalej. Ale, Vera, 3 zombie na ciebie idą. Już uciekam. Patrz, rzucę w niego jajkiem. Masz! Ej, tam pająk jest, Vera, uważaj. Nie, ja nie chcę pająków, już wolę zombie niż pająki, no. No tam jest dużo akurat drewna, to coś znajdziemy. Tam się coś pali, widzisz? Nie wiem, właśnie też chciałam ci to powiedzieć, że tam się coś świeci. To może Adrian już coś tam wybudował, czy nie? Nie, wydaje mi się, że tam może być gdzieś lawa, wiesz? A few moments later. Dobra, więc ty musisz znaleźć jedzenie, gdzieś musimy sobie zrobić swoją bazę. Ja proponuję tutaj... O! Ła! Ale dostałam w czapę! O nie! Ja nie liczcie, ile razy Vera umarła w tej grze. Wróciłam do ciebie. Gdzie jesteś? Widzę cię, dobra. No, rąbię brzozę, bo ja brzozy nienawidzę. Możesz tam wyczyścić wszystko, to będziemy miały tam swoją bazę. Okej. Okay. Dobra, ja zrobię ten, żebyś się kierował, to będzie ci szybciej, bo tak to jest bez sensu. Tam możesz kliknąć na tą taką książkę i tam sobie wtedy z tego wybierasz. Mhm. Bo tam masz taką... prawym na to klikasz, tam jest taka książeczka i wtedy masz przepisy podane. Dobra. Dobra, mam kilof, mam miecz i mam siekierkę. To idziemy rąbać drzewo. Jesteśmy drwalami. A to dobre, ja przedmotkałam? Nie. To nie jest siekiera chyba. Ty masz motykę. Jak to się robi? Nie, no to jaki fail w ogóle. Dobra, jeszcze raz. Siekiera, tak? Nie, to motyka chyba jest, tak? Klik tak? Na tą książkę już, tam kliknij. Już, no chciałam być. Aha, tak się robi, no chciałam, widzisz. To już mam. Tak, siekiera. Oj, teraz będzie szło. O, jedno! Weź ze sobą ten kraftując ten. Jasne, już. A to też się siekierą porąbać? Chyba tak. I go wtedy zabierzesz ze sobą, no. Bo się nie rozwali. Dobra, musimy... Zaraz noc chyba znowu będzie, nie? No niedługo. Tutaj jest tak dosyć, mi się wydaje, o czysty teren. Tutaj na tej górce. O, tutaj. Tu widzisz, fajna polanka jest. Brzozę wyrzuciłam. Pomyślę, może na swój domek wybudować. Masz to? Czekaj, bo szukam cię. Tu. A tam jesteś, okej. Okay. Patrz, czemu ja mam strzały w tyłku? Co masz? Strzały w tyłku! Weź mi je wyciągnąć. Nie masz, ja nie widzę. A ja mi się wyświetla, że mam. To beka. Dobra, masz drewienko, weź je i buduj coś. Dobra, już. Ja idę coś. Kurczę, by się przyda wełna, nie? Nie, tak. Chyba nie to wziąłem. Nie, ty mnie. To ci dałam przerobione, nie? Buduj, jakiś... a ja... Duży na razie nie, chyba mały na razie, nie? Tak, tak, nie przesadzaj. Byleby tam łóżko zmieścić i ten craft table sobie... Zresztą on może być na zewnątrz. O! Jedzenie widzę. Idę po jedzenie zabić. Świnkę czy koguta? Krowy widzę. A krowy? I nie wiem, czy nie owce, bo potrzebujemy owce, żeby łóżko, wiesz, zbudować, żeby sobie zapisać. O, jest owca, dobra, to ja zbieram. Mućki, wybaczcie. Chyba zapomniałam o drzwiach. Ej, no, proszę drzwi też zbudować. Wiem, już. A nie, bo w owce chyba trzeba ogolić, no nie? Tak, trzeba mieć chyba takie... golarkę, gillette. Bo jak zabije, to nic nie da, no właśnie. Ojeja, a to chyba trzeba było z kamienia zrobić. Albo z żelaza, ojeja, nie pamiętam. Nie umiem grać w tą grę. Oj, chyba nie starczy mi drewna na dach. Co ty bez tragedia. Dachu chcesz żyć?
Jezu, masakra to wygląda ten dom. Dobra, jakiś jest, przeżyjemy. Ja jestem w ogóle teraz ciekawa, czy ja do ciebie wrócę, czy ja pamiętam, gdzie ty byłaś, bo ja mam strasznie bardzo słabą orientację w terenie, nie? Zaraz się zgubię. Nie chcę umrzeć, bo mam trochę rzeczy zebranych. Dobra, ja idę jeszcze porąbać drewna, bo mi zabrakło. O, widzę domek, widać go z daleka. Tak, taki kolorowy. Ale kloc. No, wiesz co, ale powiem ci tak, nawet jak w Simsy grałam, to zawsze takiego kloca najpierw stawiałam. To ja też nie potrafię. Zawsze mój brat się ze mnie śmiał, że zawsze jak w Simsach robiłam dom, to zawsze wielki kwadrat i taki kloc był. I tylko wydzielałam na łazienkę, na kuchnię, na sypialnię. Zawsze ja też nigdy nie potrafię jakoś tak, ale to wysoki ta chałupa jest, to dwa piętra prawie ma. Tak? A, to ja nie wiem. No. Czyli usunąć też? Nie chyba, czy tak? No jedno piętro usuń, to jest bez sensu, to jest za dużo to jest, no nie, chyba. Nie, no to tak porąbałam tutaj. No dobra. Ale noc się zbliża, noc się zbliża. A umiesz drzwi robić? No. Bo nie mamy drzwi. Koniecznie. To mówisz, że nas nie zjedzą te potwory w tym domku. Sześć desek są drzwi potrzebne. Masz deski? Mam, tylko dobra. Nie wiem. Jakie się wyrzuca? Złapię tak z ekwipunku i rzuć. To mam 5. To znaczy tu 5 jest? To czekaj. To tu masz resztę. Dobra, robi się ciemno, trzeba się mobilizować. Ale kolorowy ten dom mamy. Dobra, są drzwi. Z takich desek mamy. O. Patrz, są drzwi. Ładne. Aż spadłam. Beautiful. Z wrażenia, nie? Tak. Oj, jak ja teraz tam wejdę? A tak zrobię. Oj. Możesz to usunąć, no i sobie budować nowe schodki. O, i nie mam już chyba drewna. No co? Prawie skończony. Ale tu mogę jeszcze porąbać, o. To niepotrzebne jest. Tak? O! Teraz potwory nas nie zjedzą. Czekaj, bo ja chcę pochodnie zrobić, ale nie pamiętam, jak to się robiło. Pochodnie chyba trzeba mieć węgiel do tego. No mam. Masz? No to patyczek i węgiel chyba, tak to było? Albo dwa patyczki. Nie? Nie, stukło mi jajko, myślałam, że się kura. O, mam pochodnie. Beautiful. Dobra. Patrz, nastała jasność. Nice. Dobra, idziemy na polowanie. Tak. Mam miecz i gdzie są potwory? Co? A tam coś leży, czekaj, co tu leży? Jabłko! Patrz! Jabłko mam. Mamy własny basen z ośmiornicami. One to są gryzą, czy nie? Nie, chyba nie. Ale nie obiecam ci. Chodź tu! Halo! Wera taka odważna do pająków, proszę, proszę. No bo mam miecz! Aha! O, idzie, bydlak, chodź tutaj. Chodź, policzymy się teraz. O! Ale fajt. Drewnianym mieczem. O nie! Udziabał mnie! Udało się. Apelka dokonał postępu łowca potworów. Prawie umarłam, ale... Ale prawie. Tam są chyba szkielety, tak jak widzę. I krówka jest! Ale tam jest szkielet, a on mnie zabije pewnie. O! Zabiłam go! Co za emocje! Nie. O nie, wpadłam do jakiejś jaskini, ratunku. Gdzie jesteś? Okej, już żyję. Obok nas jest coś takie mała niby chyba jakaś jaskinia. A, widzę, no. Ale tam jakiś węgiel znalazłaś, czy nie? Ja mam, bo ja wcześniej byłam i trochę znalazłam. I znalazłam w ogóle super mega jaskinie. Tam w stronę tych krów właśnie. O nie, zatrułam się. Myślałam, że jak zjem z kurczaka mięsko, to będzie. Nie, surowego nie można. Właśnie ja poszłam, żeby piec zbudować. Właśnie buduję. O, ale jabłuszko zjadłam. Patrz, mamy piec. I tu można chyba usmażyć teraz mięsidło. Tylko, że ja zjadłam właśnie. Nie wiedziałam, że się zatruję. A co teraz? Przejdzie mi to zatrucie, czy co? Czy ja jakiś antidot muszę mieć? Tak. Chyba przejdzie, albo zaraz coś zjedz normalnego, to chyba będzie git. O, przeszło mi już. Dobra. No. To idę dalej walczyć.
Weź jedzenie ze sobą, bez jedzenia nigdy nie idź walczyć. Nie mam jedzenia. No, smaży się, no. Aha! Aga kucharka ci robi jedzenie. Dobra, mam. To idę. No i teraz zjem musisz iść. Idę walczyć. Drewnianym ty... mieczem. Idź fajtować, ja tu buduję. Okej. Okay. Kto kolejny? Będę broniła naszego domku. Nie, no ze szkieletorem ja nie mam szans. On z daleka mnie będzie nawalał. O, tam, o Jezu, dwa zombiaki. O Jezu, ile tu się potworów porozpiło. Nie, ja im nie dam rady. Taka odważna była. Nie, nie, nie. O, słyszę je. Jak tu creepera przyprowadziłaś i nam dom wybuchnie, to ja nie gram z tobą więcej. Nie, no to zombie tylko są. Widzisz? Co? Tylko zombiaki. No to masz szczęście. Bo creepera wtedy trzeba wyjść i szybko go odgonić, nie? Bo... Ale co, no jak jesteśmy w domku, to chyba się nic nie stanie. Nie, on może wybuchnąć, jak będzie nas widział. Mhm. Aż musiałam mój kaka być. Widzowie, jak się buduje ostrzynkę. Co to? Deszcz. Pada deszcz? Ojeju, ale siura. Powiem ci, tak aż nie wiedziałam, że aż tak się dzieje. Już tak dawno nie grałam w tego Minecrafta, widać w końcu. Dobra, jak będzie dzień, to idziemy na polowanie. Jestem. Halo, odwróć się, odwróć się. O, tu. Dobra, no. Uuu, czarnoowca jest. No. Daj wtedy czarną pełnę i możemy zrobić czarne łóżeczko. Tutaj, tak. Poczekaj, dziura. Chodź. Ale dziuro. A masz te pochodnie? Tu jest węgiel. A potrzebujemy? Węgiel jest przydatny. O, tam bo jest jak mamy... żelazo. Jest? No to biegnij, biegnij. Tylko, znaczy, tylko ja czekaj, muszę... ja nie... Czy ty ty nie wykopiesz chyba kamiennym. O nie. Oj, ała, spadłam. Gdzie jest? Czekaj, bo coś na dole tam chodzi. To jest pełno potworów. Be careful. Szkielet tam jest. No ja gdzie? Tam na dole i strzela w nas. Ale ja pytam się o żelazo. Tam na górze jest. Zobacz, spójrz do góry. Jedno jest. O. Idę tam. To nie wiem, co ja z tym szkieletem zrobić, no. Nic nie robić, ten węgiel kopać, co tam, bo tam zostało jeszcze węgla. Idę. I teraz kopię węgiel i tak lawa na mnie spadnie. O, ale węgla tutaj jest. Tak, ja wyszłam do domku. No tu zaraz wyjdziesz, to będzie widać nasz domek, więc łatwo jest trafić. A, i widzę, no. Jezu, ja tylko jedno żelazo mam. Zaraz ten, zrobimy pochodnie i pójdziemy po więcej znaleźć. Mam akurat ten węgiel, więc mam też drewno, to porobimy żelazo. A masz jedzenie? Mam, trzy jedzą tam. Dobra. Zawsze coś. Widzicie, ten deszcz to jest jakiś rak, no ile może padać? O, Boże, przestało. O! Udało się. Dobra. Mam jedzonko, mam kilofy, więc możemy iść kopać dalej. Chciałam cię zamknąć, nie wiesz. Ale naprawdę? Chciałaś mi tak, wiesz co, z pająkami. Uciekaj lepiej. Nie wiem jak. Nie wierzę, znowu też wyraz. Uciekaj! Żyję jeszcze. Wszyscy mnie gonią. Ale jesteś? Żyjesz? Tak. Jak widzowie na meetupie. Tak mnie gonią te podkury. O nie, o jesteś! Już idę też. O. Mam mięso z kurczaka. Ale co to za burza z piorunami? Tą burzę nic nie słychać w ogóle. No właśnie. Jeżeli chcecie więcej odcinków z Minecrafta, to nie zapominajcie o łapkach w górę oraz subskrypcjach. Mam coś dla ciebie. Co takiego? Proszę. Żelazny miecz! Teraz możesz nawalać. Nic nie słyszałaś? Co? Nic nie słyszałam, bo burza jest, jest głośno, coś mnie atakuje. Uciekam i chcę ogolić owce. Nie,
Aga, ja padłam. Ja też, kurde. Nie no. Mnie ta gra zaraz do szlaku doprowadzi, przysięgam. Chodź, pogramy w Minecrafta, będzie fajnie. Muszę po rzeczy tam wszystkie mam. No ja też, twój mieczek niestety. Zginęłam w walce. No co to za burza z piorunami? Łóżko wybudować, bo to nie da rady żyć w ogóle tutaj. Boże, tu jest nawet koń szkieletowy, tu jest Vera wszystko, chce nas uwalić. A to koń też atakuje? Nie wiem. Co jest? Co to jest? Jezu, gdzie są te moje rzeczy? Co tu się stało? Ty! Mam. Aga, piorun walnął w tego rzeczy. Konia! O mu biegnij! No biegnę, ale zobacz co tam się stało, chodź tutaj. Idę. Chodź, za mną szybko. O Boże, on ma hełm diamentowy, widzisz? No właśnie wiem, strzelił w nie piorun, wiesz? Był taki jeden konik i w nie piorun strzelił i one się rozdwoiły, rozmnożyły. Oh my god, zobacz, to jest całe stado. No nie mówię biegnie, ci. One cię uwalą na pewno. Oni uważają z tobą! O Boże! Czekamy! Szybko! Cię! Dziwka się! Zostajemy tutaj i idziemy, musimy czekać. Co w nicie? Asio! 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 Na pyrkę! No! O, kolejny! Ale ja z pięścią walę teraz! Mieczem, patrz! O, w dupę! O, masz! O, masz! U nie szkielet! Kurde! Odcinków z nami, z gry Minecraft, to nie zapominajcie o łapeczka w górę i subskrypcjach! Tak jest! Okej, to teraz czas na fanarty. Pierwszy fanart jest od Zosi z miejscowości Talarkowo i Zosia narysowała mnie tutaj taką strasznie złą, smutną, bo za mało pieniędzy w Good Pizza, Great Pizza. No, powiem wam, jak ja się czasami zdenerwuję, to też mam taką minę jak na tym rysunku. Drugi fanart jest od Mai z miejscowości Sokołów Podlaski. I Maja narysowała mnie tutaj z gry Good Pizza, Great Pizza. A wzór na pizzy przypomina znaczek YouTube'a, ułożony z salami. Piękny, bardzo dziękuję. Trzeci fanart jest od Leny z miejscowości Kęty. I Lena mi tutaj narysowała na kopercie taką piękną, straszną nauczycielkę, serduszko, Good Pizza, Great Pizza. I tutaj jest nawet napisane TS, mam dla ciebie sekret. W Scary Teacher tam w poziomie świątecznym są dwa nowe levele. Sprawdzę to później, bardzo ci dziękuję. Czwarty fanart jest od Nikoli z miejscowości Jasło. Tutaj Nikola napisała mi kilka pomysłów na filmiki z grami Fun Race 3D, Joint and Clash chyba? Napisała, żebym jeszcze nagrała Good Pizza, Great Pizza oraz Scary Teacher. A na odwrocie narysowała mi taki obrazek, taki talizman szczęścia chyba. Bardzo ładny, kolorowy, dziękuję ci bardzo. A ostatni fanart jest od Dominiki, prawdopodobnie z Gdyni, bo widzę tutaj po pieczątce. I Dominika narysowała mnie tutaj z gry Good Pizza, Great Pizza. Bardzo wam dziękuję za fanarty. Pamiętajcie, że na końcu każdego filmu będę dodawała po 5 fanartów, więc wypatrujcie koniecznie swojego. No i co? Widzimy się w kolejnych odcinkach. Pa, pa!